z Rybnika. Kawałek Młodych Panów. Brawo! Wiecie, pierwszy raz szlak nie trafił po drodze nad murze. O, ale te bawy nad morzem to świetne. Świetne, panu, świetne. A jo! A co ty? A jo, jako! A ty, Hanuś? Jedz sobie! Jego widziałem, słuchajcie, na plazy narciarzy bez nartu. Ludzie po plazy z kikami zapieczają. Tak głupce, co widziałem, to nie wiem, co mogę podać. Słuchajcie, muzyna się pierunło palą. Słuchajcie, nagle jak coś nie dupnie, słuchajcie, jak nie pieprznie, no tak to się pala tsunami zrobiła. Jeszcze ze was tak dużo tu jest. Naprawdę. W końcu jest kuźwa miejsce na plaży. Hej! To będziesz startował na razem z ruchu pani Kota. Jak to panie Koriadu? Tarantino, Tarantino, najlepszy w świecie reżyser nasz. Dzień dobry. Niezmiernie się cieszymy, że pan Quentino Tarantino zechciał reżyserować nasz film. Staropolskim zwyczajem witamy pana chlebem i... O jest! Biorę się sam. Kota, konia, patę i do go. Nie. Za chwileczkę jeszcze panowie... Tak! Jestem osobą inteligentną, domyślną, to się domyślam. Gratuluję. A zatem pewnie chodzi o Janka. Tak, panie Kozłowski, chodzi o Janka. I powiem panu szczerze, rozmawiałem w tym gabinecie kilkukrotnie na temat Janka z pańską małżonką, ale jak widzę, te rozmowy nie przynoszą żadnego rezultatu. Będę go musiał relegować z naszego domu spokojnej starości. Mało tego, dzieci innych naszych podopiecznych zaczynają się skarżyć, że pański ojciec zachowuje się skandalicznie w stosunku do koleżanek i kolegów. O, to niemożliwe, tato, że to plasterek na ranę. To... Niemożliwe, panie Kozłowski. Pupeczkę mnie tu pił. Niemożliwe? To proszę czytać, panie Kozłowski. Proszę czytać. Już, samowolnie opuszcza salę, twierdząc, że musi pójść do higienistki. No, panie dyrektorze, no. Zapytany, w jakim celu, mruga szelmowsko okiem i mówi, że na szczepienie. Dobra. Zostawmy. Na koedukacyjnych zajęciach z akwaerobiku nie miał stroju. Zapomniał. Zginął. Żółka? Jak mnie mam, nie do parzenia. Nie. Raczej takie na wiatry. O, tak. Ja słyszałem, że potem się nieźle lata. A na deser mam dla pana to. A co to takiego? To jest szkic wykonany przez pańskiego ojca na zajęciach plastycznych. To kto to taki? Higienistka. A, rozumiem, czemu go tak lata. Panie Kozłowski. Tak? Wykonanego przez pańskiego ojca na zajęciach praktycznych karmnika dla ptaka nawet nie będę panu pokazywał. Ale kiedy? Powiem cię. Teraz. Jest ciwości i nozdędzy. Chłop chciał sprzedać na pieniędzy. Swego siwka, co na polu wyszedł na świat pan w polu. A się mieszkał też powoli, to wszystko z tym wyrobił. Wężowny pozwolenia. Ruszył na targ dozwolenia.
widzenia. Taka to historia.